Wspinamy się na chiński mur. Idziemy wejściem dla twardzieli, bardziej stromą częścią. Wieża obserwacyjna, jedna, druga. Chodź tu wejdziemy. Albo się będę narodziła z dziewięcia, bo to trzeba to wierzyć. Wydaje mi się, że mama i babcia to zrezygnowali. Karolina, wchodzisz od razu wyżej? Przynajmniej będę mogła mówić, że jestem trzymasz. No ale tam być weszła. O, już nie na to. Weź to jeszcze pół biedy, musisz jeszcze wejść. No, to nie jest trudne. Schodzę. Я не знаю, что это такое.
Sorry, macie. No to. Cały mur? Ale ci chodzi o malutki. Can I play something? No. You sure? Yeah, yeah. Alright, alright. Silna dziewczyna, to góry. To jest, no, jak mówiłam, szantaż emocjonalny. Nie, no zobaczcie, jakie są schody teraz tu. Jesteś silna, wielka. Wcale nie szantaż emocjonalny. Ja myślałem, że wszyscy będą szli. A okazało się, że nie idą. Nie, no to jest dla twardzieli. Po kolei się ludzie wykruszają, tylko najtwardsi zostają. Chciałam obejść, ale... Już teraz widzę, że czasem nie mam rady. Ja tak myślę, że do za 15-11 będziemy szli na górę. 15 minut odpoczynku i wracamy. Ja nie mam koszulki na zamysł. A ja mam. Ja nie mam. No, po pierwsze tą niepocącą, jeszcze mam drugą. O, zobacz, idziemy tą ścieżką teraz. No właściwie możemy, bo tam mnie będziesz powoli tego spychał. Ja wyzywam. Nie rozumiem, dlaczego się schodzi, w tą stronę powinno się wchodzić, czy jest lima. Padamy ze zmęczenia. Ostatnie podejście. Będziemy na samym szczycie. Jeszcze troszkę. I zdobyliśmy strome podejście na chińskim murze. Prawie godzinę szliśmy. O. Hello. Hello. Hi, man. Hi, hi. Co? 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 Chciałem o 11 schodzić. To. Możemy tam trochę łapać powietrza. To jest strażnica numer 11. Zajebiście chłodniutko tutaj, super. Tak wyglądamy po wspinaczce 45-minutowej. No zapal sobie, ty jesteś chyba nienormalna. No, palić papierosy. No w taką pogodę i tak zmęczona i palić papierosy. Ewa, daj ten aparat tutaj, bo tutaj teraz to zdjęcia można tutaj ładnie porobić. Idę tu Ewa na górę, wiesz? To nie ma. Czekaj na mnie, co? Ewa.
The light is too blue. Why? Okay. Thank you. Thank you. Mówił, że światło jest tutaj i ciemne wyszło, wiesz? Okej. Okay. Zrób sobie foto. Chłopak chce z tobą sobie zrobić foto. Mi też. To niezdrowo. Jeszcze przystanek zrobimy w ubikacji. Tu są toalety. Będzie, że sikałaś na chińskim murze. Dobra. A myślę, że tam też by była frajda pochodzić na tamtym, tym mniej stromym. A my tutaj żeśmy się zmęczyli za bardzo chyba. Bo podejście było hardkorowe tu. Jeszcze nierówne stopnie. Jedne wyższe, drugie niższe. Ale zejście też nie jest takie łatwe. Ja byłem tutaj, na górze tej strażnicy. Tam wszedłem. Tam były schodki, widziałaś je? Ja bym zobaczyła. Mówiłem ci, że idę na górę. Ja wiem, że mówiłeś, że poczekać, poczekaj. Film jest fajny, filmy są super, jak kręcisz. Ale żeby wywołały zdjęcia, to też będą fajne. Na to popatrzy zawsze. Na film to wiesz, bo on coś raz napierdzić. Ale ładne dachówki. Zobacz, Ewa, jakie to są dachówki. Putem face una aici, cu munții ăștia în... Uite, aici, da. Hai aici, uite, să luăm în fundal pe ăla de acolo. Mă ascultă. Uite, ce e frumos asta? Hai băieții, hai aici. Suntem pe unul pe coperișul. De ce? Bardzo duża wilgotność powietrza.
O święta hostio. Ale rzeczywiście chciałam powiedzieć, żeby to była fajna wiele krzywa. Tam są jakieś śliwki chińskie. Co ja mi takie ciemne zdjęcie wychodzę, jak ja mam okulary. A my idziemy z powrotem z górki po chińskim murze. Nie chciał powiedz tam tej kamerce, że nie chciał zjeść robak. Chiński. Ewa chciała zjeść robaka, ale jej uciekł. Robak nie chciał zjeść. Najpierw idą moje stopy, potem ja. Zobacz, jaka tu jest wilgotność, że te kamienie są mokre. Zobacz, te kamienie są mokre, one są wilgotne. Ty, ona będzie grała tutaj, ta dziewczyna. No, to zdobyliśmy chiński mur. A tak wyglądamy. Tam byliśmy. A tak wyglądamy. Nasz fotoreporter idzie odpocząć i idzie drugi raz na mur. Janusz idzie drugi raz. Te dziewczynki póki nie były, wiesz, spasone, eleganckie. Tu wchodziły, robiły zdjęcia i z powrotem. Bo im chyba oni się włosy rozkopią. I tyle. Nie, nie wchodzimy na ten drugi mur chyba. Mądre dziewczynki, proszę? Nie zamierzam nawet. No, ty co, żartujesz? No to sobie na parking zejść.
Ewa, ale to my tutaj mamy zejść, czy to jest jakieś inne zejście? Nie, czy nie tam? Gdzie? No właśnie nie wiem, jak to my... A parking? No coś mi się tu nie podoba. Nie wiem. Ale ładna dziewczynka. Tutaj. No byśmy teraz z tego rozpędu na drugi mur polecieli. Byliśmy tam wysoko, wysoko, wysoko. A to jest kibel. Great China Wall. Ostatni raz jeszcze. I wychodzimy. Chiński mur zdobyty. Tak. Hurra! Ale mamy płytki jak z waty. Płytki jak z waty. Jutro to będziemy mieli tak siłę chodzić. To powinno być taki chiński mur przed tą podróżą pociągiem, żeby można było spać. A jeszcze my tacy jesteśmy mądrzy, że nie pracowaliśmy wcześniej.
musi sobie tam wejść. Tam było mniej hardkorowo, ale myślę, że większa przyjemność by była tam. Ale to widzę na tym trudniejszym. Drugi raz to nie przyjdzie. Jak drugi raz to przyjedziesz, to tam. No. Tutaj Ewa, a tu państwo murzynkowie z polską flagą. Doszłam do piątej, ale można dookoła dzisiaj. Jaka piątej? Myśmy do 12 doszli. Do 12. Wspaniale, cieszę się.